Przewodnicząca Pani Barbara Wygórski i Andy Skrzypy zaprezentują pierwszą na scenie konkurencji Korale Wiary, reklamę kierunków. Szanowni Państwo, któż z nas nie odwiedza różnych restauracji, barów i jadłodajni? Są to ciekawe miejsca. Czasami są oazą spokoju, profesjonalizmu, a czasami... Zapraszam do Dziadowskiej restauracji. Witam Państwa w naszej restauracji. Miło nam Was tutaj gościć. Proszę. Bogaty wybór. Rzeczywiście bogaty wybór. Może mógłby nam Pan coś polecić? Polecam Państwu kaszankę z cebulką pod beszamelem z sałatką z kaparową. Może spróbujemy. Czy coś jeszcze Państwo sobie życzą? Taka dobra uwaga. Ten widelec jest brudny. Słucham? Podano mi brudny widelec. Natychmiast zawołam kierownika sali. Nie ma takiej potrzeby. Kierownik sali osobiście będzie chciał Państwa przeprosić. A jeżeli nie ustali pan, proszę wyrzucić nazwity bez wszystkich pomywaczy. Nie chcę robić nikomu problemu. Proszę zawołać tutaj kierownika restauracji i powiedzieć mu, co się stało. Nie trzeba. Proszę nie robić afery. To nie afera. Chcemy być pewni, że nic nie przeszkodzi państwu w posiłku. To tylko trochę brudny widelec. Tak, ale nie zmienia to faktu, że podano państwu w naszej restauracji brudny, obrzydliwy widelec. Widelec jest odrzucający. Brzydki i brudny. Dzień dobry, czy mogę usiąść? Podano Państwu brudny widelec. To nic takiego, to obiad. Ja widzę ten brud. Jest to dla mnie jak bezdenny szambo. Czuję ból serca. Nie mam nic na nasze usprawiedliwienie. Na naszym pomywaku pracują bardzo uczciwi ludzie. Co prawda, to nie wybrania. Ma już swoje lata i trochę nie dowiedzie. Florek nie dosłyszy, a panienka Jola dopiero przyuczy się do zawodu. Myśleliśmy, że już pogarnęliśmy, a tu taka wpadka. Brudny widel! Czy podać pani buchy? Wydrany, paskudny drany! Zniszczycie takiego człowieka, on tak walczy, aby doprowadzić restaurację do obecnego poziomu. A wy, swoimi tanimi, złośliwymi uwagami, zniszczycie go. Takiego złego człowieka, którym nie jesteście godni, po to w całym.